Siemanko, witam was w jaskini, w której skończyliśmy w poprzednim odcinku. Czeka nas tutaj zagadka, podobno którą potrafi rozwiązać tylko 5% ludzi z mega inteligencją. Więc jeśli chcesz wiedzieć, czy dałbyś radę taką zagadkę rozwiązać, no to oglądaj. Jestem ciekawy, czy należysz do tego elitarnego grona? W ogóle, czy mi się uda? No i sorry, zapomniałem. Ja jestem Pietrucha i zapraszam Cię do oglądania serii z gry Somerville. Okej, odpaliliśmy jakiś agregat. Tutaj są deski. Podejrzewam, że musimy rozpuścić to, co jest po drugiej stronie. Jeśli nie oglądałeś poprzednich odcinków, to u góry dla Ciebie wyświetli się playlista, abyś mógł zobaczyć, jak doszliśmy do tego momentu. Okej. Udało nam się rozwalić tamten kolec wystający i teraz poziom wody się podniósł tutaj. Nie, tak nie. Ten placek niebieski, co teraz się zrobił na wodzie, może ja spróbuję go najpierw. Bo ja mogę rozpuszczać rzeczy. I mogę też sprawić, że są sztywne. No chyba nie musiałem tego robić, ale nasz wózek teraz będę mógł już popchnąć. Albo pociągnąć, będąc dokładniejszym. Ja już domyśliłem się, co powinienem zrobić w tej zagadce, bo tutaj skapuje z góry nam ta materia. Staram się wrzucić ją do wózka. I wtedy ta kulka, która tam zwisa. O, mamy napełniony wózek. Teraz ta kulka, która tam zwisa, zatopię to w naszym wózku. I wtedy sprawię, że ta materia zastygnie. Czekaj, bo tutaj mogę zgasić światło, mogę zapalić. Okej. No, myślałem, nie jest okej. No i super. I teraz wystarczy, ten wózek popchnę i on pociągnie tą kulkę. A więc co? Czy należysz do tego 5-procentowego grona geniuszy? Ciekawy jestem. Jeśli należysz, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Nie no, świruję. Jak Ci nie podoba, to nie zostawiaj. Ale jak oglądać to z chęcią i masz zamiar dołączyć do mojego grona, to zapraszam do subskrypcji. No siema, kuleczki. Aha, poszłaś tam w lewo, czyli tam jest przejście jakieś. Nie, co, ona znikła tam po prostu? Okej. Pójdziemy za tą drugą. To jest drabinka. Okej, jesteśmy w jakimś szybie wentylacyjnym. Ciekawe, dokąd on prowadzi. Wolałbym się już wydostać z tej kopalni. Wow. Mam tutaj jakąś maszynę. Spróbujemy odpalić, zobaczymy, co się stanie. No ty, tak jeszcze kilka razy coś ci się stanie, to
Nie wiem, czy ty to przeżyjesz. Zapaliła się jedna lampka. Podejrzewam, że tutaj będziemy musieli te zegary jakoś wyrównać, żeby coś się stało. Spróbujmy wszystko po trochu podotykać. Okej. To robi takie coś. Co robi ten guzik? Ten guzik ma wagonik. Czy to miało tak być? To już na tory nie wjadę, nie? Kurczę. To jest pytanie, nie? Czy to miało tak być? Czy tu się coś znowu zbugowało, nie? Ja podejrzewam, że mi się coś zbugowało. Próbuję jeszcze raz, żeby potwierdzić sobie, bo nie wiem, mi się wydaje, że mi się gra zbugowała, a już ta gra potrafiła udowodnić nam kilka razy, no że niestety jest niedopracowana. No i oczywiście, że mi się ta gra zbugowała, no normalnie jestem w szoku. Kolejny raz dzieje się tak, że nie dałoby się przejść tego dalej, gdybym nie wczytał zapisu. I wtedy na przykład nie wiesz o tym i próbuję znaleźć zagadkę, no ale nie ma rozwiązania. Nie podoba mi się takie coś po prostu. Jakby to były jakieś bugi graficzne czy coś, no nie ma problemu, ja jestem... W takich względach to... Dużo zniosę, ale nie jak coś mi utrudnia grę po prostu. Ja to rozbujam. Źle zrobiłem chyba, że... Czy ja teraz dam radę to wepchnąć do góry? O, mam krzepę. Okej, pchamy dalej. O kurczę, coś słyszę, jakieś potwora. To by go rozjechało. Mam nadzieję, że to, jak tam jest jakiś potwór, to ten wózek go porządnie uderzy. Coś tam jest u góry. O, o, o. Może ja się za wózkiem schowam. I jak on będzie na mnie patrzył, to ja się zatrzymam po prostu. No. Zmysł stratega. Tutaj sobie wózek zostawię, bo widzę, że tam jest dźwignia i muszę chyba zejść najpierw na dół, bo inaczej nie zdołam tam dotrzeć. Teraz jak już trochę pograłem w tą grę, to jakoś szybciej potrafię dostrzec logikę tych zagadek, ich schemat.
powiedziałem chyba za szybko. A w ogóle się sprawdzę, czy muszę się zatrzymywać. Nie musiałem się zatrzymywać nawet, okej. Poczekam na następnego ruch, bo boję się, że nie zdążę, a nie chcę przedłużać tutaj. Okej, teraz szybko biegnij tam. Tu jestem bezpieczny chyba. Szybko na dół, okej. No i udało nam się. Teraz tylko dojść do wózka z powrotem. A przecież nie muszę się już zatrzymywać. No tu praktycznie cały czas mam cię. Tak sobie super ustawiłem wózek. Tam kolejny widzę. Dobra, tutaj już puszczę wózek. Niech jedzie sam. Okej, on pobiegł za nim. Czyli będziemy mieli jednego gościa do unikania nadal. On się patrzy do nas tutaj? Tak, raz się patrzy do nas, raz się patrzy tam na dół. Musimy szybko iść do dźwigni. No i skamieniałeś. Bardzo dobrze. Próbowałem go najpierw rozpuścić, ale na nich to nie działa. Widocznie trzeba ich skamieniać, że tak powiem. Guzik działa? Czekamy na windę. Czy to jest ekran ładowania ukryty? Czy wydostaniemy się w końcu z tej kopalni? Czy to tylko jakieś piętro wyżej będzie? Chciałbym już wyjść na powierzchnię, bo ja ciągle mam zamiar znaleźć tą moją rodzinę. O ile mam taką szansę. Hop. O nie. Czy ja tu bym musiał biec? Szybko. O kurczę. Ale to mi się udało w ostatniej chwili. No i skaczemy po to spadł. Nie wiem, czy chciał złapać, czy nie uderzyć. To jest pytanie. Już przynajmniej w pierwszym tym kajderze z tych nowych już. Właśnie się płynęło takim rwącą rzeką. Można było się nabić taki pal. To były takie brutalne wykończenia. O, już nastaje dzień powoli. Ciekawe, czy daleko dopłyniemy na tej bali. Chyba nie, bo tutaj już widzę
raczej będą elementy interakcyjne. Tak mi się wydawało, że ten samochód ma jakieś żółte, ale jednak nie, płyniemy dalej. Jeśli chodzi o taki design artystyczny, całkiem ładnie to wszystko wygląda. Minimalistycznie, ale ładnie. Czy to będzie mój pies? A bym się ucieszył. To jest mój pies. No cześć. Mogę cię pogłaskać. Co? Nawet go nie pogłaskasz? Ej, chłopie. Jesteś tak wykończony, czy co? Butla. Widzę butlę i myślę, że trzeba ją gdzieś wziąć, no ale jednak nie. Myślałem, że będę musiał coś wysadzić może. To by było fajne. No, jestem chory chyba, bo tam kaszle, albo tak się topiłem. Ej, nie działają mi ręce, ani lewa, ani... Znaczy, w sensie, ani ten rozpuszczenie, ani to twarde. Nie mogę wcisnąć nic. O, ktoś tam jest. Czy nam pomoże? Chyba zeszła nam pomóc. Okay. Wygląda na to, że ktoś nas uratował. Ale nadal jestem w gorszym stanie niż byłem. To na pewno nie jest nasza żona. Wiem, że można tak myśleć, ale to nie jest, bo ona by była przy nas. A, to jakiś przytułek dla takich ludzi ocalałych. Yo, ksiądz. Zostaw dzieci, zostaw. Piesek, gdzie mam iść? Tam przy drzwiach ktoś czeka. No ale my i tak pewnie stąd wyjdziemy w poszukiwaniu. Tutaj świeczki dla zmarłych. Żółta rączka. Mogę to chwycić? Na to wygląda, ale ja spróbuję najpierw tam, bo wydaje mi się, że tutaj będę musiał iść tędy, bo on mnie nie wypuści. No. Tak myślałem. Zobaczę jeszcze, co jest po tej stronie. To jest wyjście. Pytanie, czy powinien się cofnąć tam do tych drzwi, zobaczyć co tam jest? Nie. I tak będziemy tam zaraz szli na pewno, bo tutaj widać nie ma wyjścia.
Jest. O kurde, ale się cieszę. Mały szkreb zniknął na sekundę. Miał jakiegoś baga. I co? I teraz razem z nią idziemy stąd. Kurczę, tu jesteście bezpieczni. Teraz nas wypuścił. Jakaś chłodnia z lekarstwami. Cześć, szkrabie. Ej, ej, gdzie ty uciekasz? O cholera. Na zewnątrz są te gnojki. No i co teraz? Myślałem, że coś mi dasz. Okej, idziemy za Rudą dalej. Aha, rozumiem. Czyli powinniśmy dostać jakieś lekarstwo, którego nie znaleźliśmy. I to będzie naszą dalszą motywacją do drogi, do wyjścia stąd. Co ona wzięła? Co to było? W ogóle ja to bym zrobił taki motyw w grze, że tutaj to wszystko się dzieje i w ogóle ta walka z obcymi. A, to takie nosidełko dla dziecka. No, taka walka się dzieje i jest koniec gry i się okazuje, że to był wszystko sen. To by było dobre. Trochę jak z tym Mass Effectem trójką i to zakończenie z opowieścią. To pierwsze, które... na które wszyscy narzekali chyba. Mi jakoś pasuje. Okej, szukamy lekarstwa dla kulejącego dziada. Tu jest apteka jakaś. No, pies się martwi o mnie. Teraz będzie sprintem biegał. Nie, tutaj nie, tam widzę żółte znaczki. Musimy zawsze podążać za żółtymi znaczkami. To jest nasza wskazówka, w którą stronę iść. Ja coś czuję, że on tego nie przeżyje tak naprawdę, ale uratuje swoją rodzinę. Tak coś czuję, nie wiem dlaczego, ale... tak podejrzewam, że tak może być. Okej, cały sklep już jest splądrowany. Ludzie nazbierali sobie zapasy. Aż dziwne, że nie wzięli tego lekarstwa.
No tu też trochę rzeczy na półkach jeszcze jest, albo to jakieś koszyczki. Jakieś owoce. O, arbuza nie wzięli, czy tam sałaty. O, weźmy zabawkę dla małego. To jest taka sama jak miał w domu. O, fajnie. Tej, daj mi tą zabawkę, ona rozpuści. Nie da mi tej zabawki? Nie da mi jej. Jak w Simsach porozumiewa się. Ej, no to teraz jak mamy tą zabawkę, to będziemy mogli normalnie walczyć z tymi potworami. Za pomocą zabawki. Jakieś duże miasto. Żeby tylko nam się bateria nie rozładowała w tym misiu. Tu lepiej nie, bo nam się jeszcze zawali ciężarówka na głowę. Ale teraz mogę ją przywrócić, chyba. Zobaczymy. O, otworzyłem sobie wejście do sklepu. Tam lepiej nie, zaraz się zaklinuję, znowu jakiegoś baga złapię. Co, nie mogę tutaj wejść? Nie wiem, czemu nie mogę tam wejść. Sprawdzę dalej. Ale raczej będę mógł wejść do autobusu. Też nie. A, tu jest jakaś dźwignia, okej. Zaraz ją mapię. Aha, to jest... Jak to się nazywa, kurczę? Nie mogę znaleźć tego słowa, jak to się nazywa. No nie wiem, podnośnik. Podnośnik do naprawiania auta. Lewarek, okej, dobra, lewarek. Czy jeszcze wyżej to podniosę? A w ogóle w jakim celu ja to robię? Oj, to nie miało tak być, te utknąłem. Dziwne, nie wiem, czemu miałem podnieść to auto. Nie wiem też, dlaczego nie mogę otworzyć tych drzwi. Teraz mogę? Może wtedy też mogłem? A jakoś się... Nie wiem, dziwna jest ta gra czasami. Nie rozumiem.
To jest znowu jedno z tych miejsc, które w ogóle nic nie wnosi. Oni się w ogóle stąd nie ruszają teraz. Przyjdzie się do mnie? Ja bym teraz chciał, żeby to skamieniało. O, teraz pod autobusem to urosło. Dobrze, ja nie wiem, co mam teraz zrobić, szczerze mówiąc. Ale żeby nie przedłużać, widzę, że już nagranie trwa swoje 30 minut, powiedzmy. To spotkamy się w następnym odcinku, ja pogłówkuję, co tu zrobić i w następnym odcinku zobaczysz rozwiązanie tej zagadki. Siemanko. Jeśli nie subskrybujesz, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału.